Także o tym Trumpie wciąż teraz będzie, o tym Trumpie. Że już Trump dał do zrozumienia, że PiS przegra wybory. No i różne plotki, no wiecie Państwo. Ci, co do kościołów chodzą, bez plotek żyć nie mogą. Ja doświadczyłam tego i ja wiedziałam o tym. Jak 30-40 lat głosiłam Ewangelię o Królestwie Bożym, to ja wiedziałam o tym, że są tacy katolicy już, że katolicy tacy są. Bo proszę Państwa, jak jechałyśmy na 70-lecie płaczącego krwią obrazu w Lublinie, to już zaczęłyśmy się kłócić na centralnym dworcu. To znaczy ja to się nigdy nie kłócę, ale siedziała dewotka, ta Kryśka od krzyży, proszę Państwa, i tak się jej nie podobało, to się jej nie podobało, tam to się jej nie podobało. Ja dałam do zrozumienia, żeby ona lepiej nie jechała, no ale oni nie rozumieli, co to znaczy, żeby ona, ta Krycha, lepiej nie jechała. I ta durna Baśka namówiła Kryśkę i ona do tego Lublina pojechała, ale w Lublinie się kolejny raz zgorszyła nie wiadomo czym, stojąc pod kioskiem, że ktoś ją tu nagrywa. No i durna baba, no i wróciła do Warszawy, oczywiście Stasia musiał jej dać na bilet, bo skoro ją zaprosił, płacąc z własnej kieszeni, no to musiał jeszcze raz, żeby miała za co wrócić. Coś okropnego. Katolicy, proszę Państwa, mają słaby łeb. Nie mają psychologii, nie znają Biblii, nie znają Słowa Bożego, bo tak człowiek się wycisza, jak psalmy czyta. Psalmy są lekarstwem w ogóle dla serca. A to przecież to są pijacy, palą papierosy, przeklinają. Kurwa, idź posłuchaj pod kościół, to zobaczysz. Oczywiście katolicki, bo tu innego kościoła to nie ma. Który to kościół katolicki zlał się z tym ateizmem, że już naprawdę nikt w nic nie wierzy. No co, nie ma tutaj kościoła mormonów. Teraz ostatnio dwóch mormonów widziałam na Świętokrzyskiej z plakietkami Amerykańców. Ale to rzadkość jest, wyjątkowa rzadkość, bo już i ten festiwal żydowski to nie jest to, tamte miejsca są opustoszałe dookoła tegoż byłego teatru żydowskiego. Nie ma nic, tylko ten instytut austriacki się ostał. Radio to KFM, Ebro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Oczywiście pamiętamy i wiemy, że druga wojna światowa zaczęła się od Westerplatte. Serce ściska, po prostu jak to trudno wierzyć, że tam nie ma żadnego muzeum do tej pory. Tak, to pewnie Dulkiewicz chce, żeby tam nie było żadnego muzeum. Pozdrawiamy.